Dzień dobry. Dziś o uprawie rumianku pospolitego. Dlaczego tak ważne jest zacząć wysiew we wrześniu, jesienią, wczesną jesienią, a nie robić tej czynności dopiero na wiosnę? A to dlatego, że jeśli wysiejemy rumianek na wiosnę, on nam oczywiście wzejdzie, będzie to dosyć dobry surowiec zielarski. Natomiast największą moc i jakby odporność rośliny zdobywamy, kiedy wysiewamy go na jesień. I tak pokrótce. Tu było poletko rumianku. Jak rumianek skończył kwitnąć, skosiliśmy wszystkie pozostałości. Zostawiliśmy sobie tak ziemię, żeby sobie odpoczęła lekko. I szykujemy właściwie tą samą część ziemi, na której był uprawiany w tym roku, w tym sezonie rumianek, ponieważ dużo nasion rumianku już, że tak powiem, upadło na ziemię i ono też zostanie wykorzystane do wysiewu przy kolejnej uprawie. W tej chwili, tak jak mówiłam, mamy wrzesień. Będziemy za chwilę orać tą ziemię i wysiewać ten rumianek za tydzień, maksymalnie dwa tygodnie. Najważniejsze jest to, żeby zrobić to do końca września. Rumianek trzeba wysiewać, jak nie ma wiatru. No dzisiaj trochę wiatr jest, dlatego go nie wysiewamy dzisiaj. Z tej prostej przyczyny, że nasiona rumianku są tak drobne, że przy takim wietrze nasiona by wylądowały prawdopodobnie u sąsiada na działce. A druga kwestia jest taka, że dobrze, żeby ta świeża ziemia zorana się uleżała. Prawdopodobnie będą jeszcze deszcze, więc ona będzie bardziej zbita. Za chwilę zaczniemy orać. Dzisiaj mamy 2 października. Kilka dni później już mówiłam, że do końca września powinno się wysiać rumianek. Natomiast pogoda w drugiej połowie września była taka, że albo było po prostu za gorąco, bądź też wiatr był tak silny, że nie miało to sensu wysiewanie rumianka. Dzisiaj mamy, tak jak mówiłam, 2 października. Pole już jest gotowe. Właściwie raz zaczniemy wysiewać rumianek. Jeszcze za chwilkę pokażę różnicę pomiędzy wielkością rumianka, nasionka rumianka, a nie wiem, nasionkiem przykładowego nagietka. A to dlatego pokażę, żeby nikt z Państwa nie próbował wysiewać rumianek za pomocą siewnika. Ja raz spróbowałam, potem musiałam łopatą przebierać w ziemi, bo Całe wszystkie nasiona rumianka mi przeleciały przez siewnik. Więc przy wysiewie rumianku możemy mówić tylko o wysiewie ręcznym, czyli wysiew tak zwany z ręki. Nasiona rumianku i nagietka. Tu mamy nasiono nagietka. Tu są kilkanaście, 20 nasion rumianku. Chciałam wydzielić jedno, ale niestety nie dało się. Znaczy dało się, ale nigdy nie było widać, więc tak dla porównania, jeśli chodzi o wielkość nasiona rumianku, a nagietka, jest drobny. A teraz idziemy siać. Nie przesypuję do żadnych innych pojemników, tylko sieję prosto z worka, ponieważ każde kolejne przesypywanie powoduje, że tych nasionek jest coraz mniej.
Mamy wysiane. Na to poletko około 110 metrów kwadratowych, bo tyle mniej więcej ma powierzchnię, zużyłam kilogram nasion rumianku. Teraz właściwie nie podlewam, nie ma takiej potrzeby. Co prawda jest u nas susza i ta ziemia jest sucha, ale to nasionko już nie wzleci do góry, już jest osadzone w ziemi. Jutro mają być opady, więc, że tak powiem, podleję naturalnie. Ogólnie nie podlewamy nigdy rumianku po wysiewie, po prostu nie ma takiej potrzeby. Zresztą noce są dosyć wilgotne, rosa jest dosyć wysoka, więc tyle wody w naturze, jaka jest obecnie, wystarczy. Jesienią rumianek wzejdzie, zimą przemarznie, a na wiosnę znów, że tak powiem, wzejdzie, co, że tak nam daje możliwość uzyskania najwyższej jakości surowca zielarskiego, jakim są koszyczki rumianku pospolitego. Nic więcej nie trzeba robić, oczywiście oprócz zbiorów później w maju, w czerwcu. I właściwie to wszystko. Proste. Jeśli ktoś z Państwa chce sobie wysiać w donicy, to po prostu wystawić taką donicę na zewnątrz, wysiać tą drobnicę do donicy i tak samo sobie czekać. Nic nie powinno się wydarzyć. Jeżeli ktoś planuje większe poletko, to jeszcze ma czas, żeby to szybko, że tak powiem, zdążyć zrobić. I to wszystko. Dziękuję.